Wywiązuje się dobrze z obowiązków medialnych, a jak ty? Kasper Bloński, witam. Kasper Bloński wystarczy, to taka wiesz... Ale Bloński, tak pisze. Tak, no ja tak sobie kiedyś wymyśliłem, że to będzie tak cool wyglądało. Kiedyś był taki zespół Bronski Beat. No to właśnie w tym stylu pomyślałem, bo chciałem trochę to oddzielić na samym początku, że jak później ktoś będzie szukał mnie, żeby nie przenosiło tam do jakiejś tam, czy z rodziny, czy coś tam, ale to i tak zostało po prostu, nie? Więc... To tak, nie wiem, czemu o tym gadamy w ogóle. No dobra, przejdźmy do spraw prozaicznych. Treningi WCA, Anzor Ażijew doskonale mi znany. Czego cię uczy? Bo jest dobrym trenerem zapasów, to na pewno. Jest dobrym zawodnikiem MMA, który ostatnio nie walczy i wszyscy na to narzekają. Bo wszyscy zajmują się, nie wiesz, że zajmuje się uczniami. Dokładnie tak. Nie wiem, czy miałeś okazję, bo oglądałem chwilę twojego live'a na YouTubie i właśnie coś wspominałeś, że jak będziesz na WCA, to zagadasz do Anzora, żeby się wypytać. Ja zawsze pytam. I co, miałeś okazję się wypytać? Coś... Ja pytam zawsze, bo rozmawiam z Arbim Szamajewem, a Arbi tam w zasadzie go namawia cały czas na karierę, no ale z tego co wiem, na razie dość spokojnie Anzor podchodzi i przynajmniej z półtora roku mam cały czas tą samą odpowiedź. No tak, no to jest cały Anzor, no ale super człowiek, no do czego mnie przygotowuje? Przygotowuje mnie na wszystko, no jest świadom, że w 3 miesiące muszę być gotowy tak jakby na wszystko, ale jest też świadom, że nie wszystkiego się nauczę w te 3 miesiące. Czego mnie uczy? No, uczy mnie klasycznie stójka, parter, wszystkiego, ale myślę, że takiego też fajnego podejścia do walki, że podejście do przeciwnika, nie będę zdradzał, co on tam mi przekazuje, ale właśnie też jest, myślę, ważny ten aspekt taki jakby merytoryczny, taki psychiczny i jak podchodzić do tego sportu i to jest naprawdę super sprawa i że tak do mnie podchodzi i myślę, że podchodzi tak do każdego swojego, jego podopiecznego. Zapytam cię, ile ty razy się tak biłeś, powiedzmy, od, załóżmy, w szkole podstawowej, szkole średniej, ile razy? W podstawówce byłem trochę taki bijatyka, że tak lubiłem się. Miałem takiego kumpla, co zawsze był mocniejszy, ale zawsze jak trzeba było, to się biłem. Później w gimnazjum trochę się to uspokoiło i później liceum, te czasy młodzieńcze, jak się chodziło pod klub, bo był u nas tylko jeden klub w mieście, już jest zamknięty. I tam się zdarzyło kilka razy, też miałem z jakimś kumplem. No, nie jest to jakaś... nie jest to żadne tak, że było. Nigdy czegoś nie było. Tak, czyli było. I tutaj jak przyjechałem do Warszawy, też się zdarzyło. Nie jestem jakiś bijatyka, że tam chodziłem i ura bura, no, nawet nie wyglądam na gościa, który się bije. No ale jak trzeba było, to staję po prostu do walki. Myślę, że to właśnie ten charakter z małego miasta jest taki, że nie pozwolisz sobie w twarz dmuchać, nie? I pluć. To tak mówią, uważajcie na chłopaków. Była piosenka nawet taka na chłopaków z małych miasteczek, a zapytam cię, tolerancja bólu na treningu takiego właśnie, gdzie dostajesz w twarz, ale trzeba wstać i znowu odpowiedzieć, i znowu dostajesz, i znowu boli, czasami nos boli, wiadomo jak to wygląda. Jasne, szczerze, bardzo mnie to nakręca. I sam się zdziwiłem, często wracałem poobijany jakieś, albo jakieś nie trafiałem kopnięcia i później źle nogą stanąłem i bolało to, ale... To jest taki pozytywny ból dla mnie i wiem, że tu coś się dzieje i że tu przychodzi proces. Anzor jest też taki, że mówi, boli, dobrze, będzie twardsze. I jakoś wziąłem sobie to do serca i nie jakoś demotywuje mnie to, tylko wręcz w drugą stronę. Ja też jestem, wydaje mi się, zawodnikiem. Jestem osobą, która jak jestem w starciu, lubię też przyjąć ciosy na twarz. Czyli taki brawler chyba to się po angielsku nazywa, taki właśnie... Skłonność do awantury. Tak, takie, że jak dostanę w mordę po prostu, to mnie nakręca jeszcze bardziej i warto, żebym dostał. A jak widać, niepoobijana jest ta twarz, więc jakoś sobie... Nie wiem, czy to przyjmuje dobrze, czy moja twarz jest taka po prostu do tego skłonna się, czy o co chodzi. Słuchaj, zapytam cię jeszcze tak, bo na ile ty się poświęciłeś temu, żeby robić to MMA? To jest tak, że motywacja, bo wiadomo, przyjdzie walka, potem przyjdą rozliczenia internetowe, a wiesz, że one są najgorsze, nie dają spać. I to jest tak, że ze strachu wstaję rano, mówię, kurde, trzeba robić, bo przeciwnik robi, bo nie mogę źle wypaść. Faktycznie jest taka motywacja? W sensie nie, ja po prostu wiedziałem, że jak się zdecyduję na to, to że wchodzę na to na 100%, ograniczyłem
No, oczywiście teraz zdrowotne rzeczy. Ograniczyłem palenie papierosów, ograniczyłem alkohol, ograniczyłem niezdrowe żarcie, czyli wszedłem w 100% tryb przygotowania do walki, jak normalny zawodowiec. Ograniczyłem też jakieś rzeczy związane z YouTube'em, bo też tego nie wrzucałem jakoś dużo, a teraz w ogóle też jest przestój, bo stwierdziłem, że jak wchodzę w to, to oddaję całego siebie, dzień w dzień zapierdzielam ciężko po to, żeby pokazać się jak najlepiej już w sobotę. No właśnie, w sobotę jest występ, to jest tak, że już jest trochę stresu tego startowego, to już tak patrząc nawet na zawodników, z którymi trenujesz, bo pewnie stykałeś się, gdzieś tam odczuwasz, oni się pytają, słuchaj, ty w sobotę walczysz? Jak ci pójdzie? Jak tam w ogóle? Są takie pytania? W sensie, jak chodzimy na salę, to już mamy takie relacje, że oni po prostu chodzimy codziennie i widzimy, chłopaki widzą, jakie są postępy, każdy mówi, że naprawdę jak na ten okres, który ćwiczę, że jest naprawdę dobrze i to mnie fajnie też buduje, że właśnie chłopaki, którzy już walczą zawodowo, potrafią mi powiedzieć albo i mówią, no jest kurde, jest potencjał, że coś się będzie z tym działo, więc stresik taki właśnie, myślałem, że będzie większy, możliwe, że przejdzie przed samą walką, ale jestem pozytywnie zaskoczony póki co moim nastawieniem psychicznym i przygotowaniem do tego wszystkiego. Ja myślałem, że z Marcinem Dubielem to będziecie gdzieś tutaj, w ogóle będzie jakiś olbrzymi dym, ale jak byłem tutaj w Media Roomie, to okazało się, że dymił zupełnie ktoś inny do ciebie, o co w ogóle poszło, bo byłem zdziwiony, że wyskoczył jakiś facet i gdzieś tam zaczął ci chyba wrzucać coś. No tak, no to jest właśnie, to są ludzie od Marcina Dubiela, to on takimi ludźmi się... Specjalnie otoczy. Napuszczeni tu? No nie mam pojęcia, najwidoczniej tak, bo wiedzą, że łatwo mi wyprowadzić, tak jakby zapomniałem słowa już tyle razy, to dzisiaj mówię. Równowagi, dokładnie tak, łatwo daje się podpalić, zaraz się uspokają, tak jak na konferencji, na koniec przeprosiłem za to, że się tak podpaliłem. No ale nie wiem, czy to jest celowy zabieg jakoś, żeby mnie przed walką jakoś podjudzić, ale myślę, że to wpływa... Może nie wiedzą, że obudzą w tobie tego lwa. Dokładnie, tak mi się wydaje, że oni nie spodziewają się, co tam się będzie działo. I myślę, że ich ta pewność Marcina siebie, bo on odgrywa takiego pewnego siebie, myślę, ale że... jego nie było przy tym... Teraz tutaj tak, ale też na konferencji był taki pewny siebie, myślę, że zniknął. W oktagonie po prostu, a tego koleżkę zapraszam, niech przyjdzie do nas na trening, chętnie go zbije. Za darmo, niech przyjdzie, chętnie go pokażę po prostu, że to jest, ja nie jestem jakiś zawodowiec, nie jestem jakiś boss, no ale nie będę sobie dawał w twarz pluć jakimś, no jeszcze facet ma dwójkę dzieci, a chodzi i mówi, że moje życie jest mniej warte niż jego spodnie, no to jest wstyd po prostu i mówi, nawet jakby złotówkę moje spodnie były warte, to jest więcej warte niż twoje życie. To jest ten gość, co rozdawał też Easy bezdomnym i się flexował z tym, właśnie z Marcinem Dubielem. Mieli taki filmik, że chodzili po bezdomnych i rozdawali im drogie ciuchy, żeby pokazać, że mają pliki pieniędzy, że jeżdżą Mercedesami. To są właśnie, to jest gang Marcina Dubiela. To jest, ja wiem, że ty jesteś właśnie, ty trafiłeś w ogóle tutaj do tego filmu, z tego, co zauważyłem, z takiej stricte sportowej strony i wiem, że to, co wszystko tutaj się dzieje dla ciebie jest taką nową rzeczą. Fajno, więc... mnie to ciekawi, szczerze mówiąc, tak, to, co się dzieje. Więc te słowa muszą być tak szokujące dla ciebie, że tu jest chłop, który ma 16-letnią córkę, czy tam 14, czy 15, drugiego syna, co też już chodzi do szkoły, jeździ Mercedesami, rozdaje drogie buty i się wyzywa z 22-letnim chłopakiem, który się będzie bił i wykorzystuje to, że jestem zestresowany w emocjach i wszystko. Może sentyment do młodości gdzieś pozostał i że coś zostało niespełnione, chce jeszcze może walki, być może o to chodziło. Szuka atencji po prostu, no też tak mi się wydaje. Słuchaj, bo tak, trenujesz WCA, rywal też się zmobilizował, poszedł do Unika, bo z tego co zauważyłem, że jest w Uniku Marcin Dubiel, byłem zdziwiony, tutaj dzisiaj Paweł Tyburski też stał, no mówi, że ciężko mu na razie idzie, jak ty w ogóle myślisz, co myślisz o tym pojedynku, jeśli chodzi o tą stronę techniczną, bo jesteście podobnych warunków fizycznych, gdzieś tam powiedzmy droga chyba bardzo podobna, bo też dużo czasu nie mieliście na takie powiedzmy naukę tego MMA, jak to będzie wyglądało? Ja myślę, że ważnym aspektem jest aspekt psychologiczny, bo już nieraz mieliśmy jakieś tam przepychanki między sobą, po pijaku czy coś tam, wiesz, takie...
tak młode chłopaki mają, czasami że się napiją i się zaczną przypychać, nie? A jako, że mieliśmy dość dobre takie relacje ze sobą, to nie było tam ciosów na pięści, tylko były jakieś zapasowe czy coś w tym stylu. No ja zawsze wychodziłem z tego obronną ręką, tak się mówi, bo wychodziłem zawsze z tego, no, zwycięsko. Nie mówię, że tam, o, ale go pokonałem i poskładałem, ale to ja zawsze byłem tą osobą dominującą, ja czułem się pewnie i to on zawsze dostawał tą lekcję pokory, którą teraz wszyscy chcą, żebym ja dostał. I myślę, że to ma duży wpływ i to, że ja chodzę na te treningi i czuję się, że to jest to, co miało być, bo próbowałem sportu też w innych postaciach, chciałem iść na jakąś siłownię, to w ogóle mnie nie wciągało, a wydaje mi się, że sporty walki to jest ten sport, który do mnie należy po prostu, wiesz co chodzi, jedni mają piłkę nożną, inni kosza, a wydaje mi się, że do mnie pasują sporty walki, chociaż może nie wyglądam, ale pokażę wam to już w sobotę. Ja wiem, że wielu nie wygląda, życzę wam w sobotę dobrej walki, no i co, czekam na dobry pojedynek i żeby wam się nic nie stało, jak dzięki zawsze. Dzięki wielkie, miło było poznać, widzimy się w sobotę. Dziękuję. Cześć.